Nieco ponad miesiąc temu prezydent miasta ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie nagrody Włócznia Jaćwingów za 2019 rok. Póki co nie wpłynął ani jeden taki wniosek, ale jak zapewnia Kamil Sznel z Suwalskiego Ratusza, to nie jest powód do niepokoju. W tym roku rzeczywiście przyspieszyliśmy ten termin składania wniosków, uruchomiliśmy go już kilka tygodni temu. Czekamy na zgłoszenia do 10 stycznia. Na chwilę obecną takich zgłoszeń jeszcze nie ma, chociaż już niektóre osoby dzwonią do wydziału, który administruje właśnie tym tematem, pytają o to, jak ten wniosek poprawnie pełnić i tak dalej. Zatem zgłoszenia na pewno będą, a doświadczenie podpowiada mi, że jak zwykle wszystko zostawiamy na ostatnią chwilę, więc zapewne i tak będzie tutaj w tym przypadku, że osoby, które będą przygotowywały i składały te wnioski, złożą je pewnie w kilku ostatnich dniach. 10 stycznia to jest ten termin, którego przegapić nie można. Po zgromadzeniu kandydatur trafią one do rąk kapituły. Jak zawsze pomaga kapituła, złożona z osób, które otrzymały nagrodę Włócznia Jaćwingów w 2 ostatnich latach. Swoje rekomendacje przekaże prezydentowi. On z kolei dokona ostatecznego wskazania laureatów. Nie ma tutaj tak naprawdę określonej liczby tych włóczni. Zawsze co roku jest to 7-8 nagród, więc mniej więcej takiej liczby również i w tym roku prawdopodobnie będziemy się trzymali. Trzeba przede wszystkim wykazać się jakąś szczególną inicjatywą, jakąś szczególną zasługą w danym roku i właśnie takich osób ta nagroda zawsze dotyczyła. Zawsze to były wybitne osobowości, wybitne instytucje, te instytucje, które wniosły ogromny wkład w życie społeczne, kulturalne, sportowe, gospodarcze naszego miasta i zawsze takie osoby były nagradzane przez prezydenta miasta Suwałk i również będzie podobnie taki w tym roku. Ostateczna decyzja należy do prezydenta miasta. Zasadniczo tę statuetkę może otrzymać osoba prowadząca swą działalność na terenie Suwałk, ale od tej reguły zdarzały się wyjątki. Rzeczywiście były takie przypadki, że otrzymywały osoby spoza Suwałk tą nagrodę, jednakże niemniej zawsze ta osoba w jakiś sposób z Suwałkami była związana. Przytoczę tutaj chociażby przykład pana Jana Chojnackiego. Człowiek nie mieszkający w Suwałkach, ale bardzo mocno związany z Suwałkami. Od lat zaangażowany w organizację Suwałki Blues Festiwalu. Pan Jan Chojnacki praktycznie czuje się jak mieszkaniec naszego miasta, bywa tutaj bardzo często, przyjeżdża do miasta bardzo często i jest to taka osoba, która rzeczywiście kibicuje i wspiera nasze miasto. Ta nagroda również czasami ma taki wyraz honorowy, że prezydent Suwałk tą nagrodą daje swój taki wyraz szczególnego podziękowania osobom, które zasłużyły się temu miastu. Tak na przykład było w przypadku fabryk mebli Forte, które notabene swoją siedzibę mają poza miastem, ale w naszym mieście jednak prowadzą również olbrzymią działalność gospodarczą, która daje zatrudnienie dla wielu mieszkańców Suwałk. Mamy jeszcze sporo czasu do zastanowienia się nad potencjalnymi kandydatami, ale już teraz warto przemyśleć, czyje działania rzeczywiście przyniosły pozytywne efekty dla naszej społeczności.